Porozmawiamy sobie trochę o Kubernetes. Wiecie, Kubernetes, słowo klucz w dzisiejszym cloudzie. Ja się nazywam Marcin Stożek, pracuję w firmie, która się nazywa Collective Sense, a robię rozwiązanie, które się nazywa LogSense i to wszystko na Kubernetes i tam jakieś logowanie. Tutaj wszystko zaraz wam pokażę. Jest świetnie. Zacznijmy sobie od takiej prostej rzeczy. W jaki sposób aplikacje logują? Bo one coś logują, nie? Najlepiej, jeżeli by logowały coś sensownego. Oczywiście, co nie zawsze jest możliwe, ale dobrze by było, żeby logowały jakieś rzeczy, z których potem wyciągamy jakieś sensowne wnioski. Co one mogą robić? One mogą zapisywać do pliku, mogą zapisywać do jakiejś zdalnej lokacji, to właściwie też może być gdzieś tam plik albo do na jakiś socket pisać, albo się podłączyć do jakiegoś zdalnego Fluenta, albo powinny zapisywać na stdout i stdr. Nie? I teraz w jaki sposób my powinniśmy robić nasze aplikacje? Jest takie coś, co nazywa 12 Factor App. To jest taki zestaw zasad, które mówią nam, w jaki sposób te aplikacje powinniśmy budować, żeby one były używalne zarówno i rozwijalne, i żeby wszyscy byli szczęśliwi, zarówno programiści, jak i administratorzy. I ten 12 Factor App między innymi mówi o tym, że powinniśmy logi zapisywać na stdout i stdr. A dlaczego? No dlatego, że wtedy nie programista zarządza tym, jak te logi, gdzie one są w ogóle ustawiane, tylko administrator ustawia sobie, bo administrator ma więcej aplikacji, nie ma jednej, ma 50 na przykład i on chce, żeby wszystkie te aplikacje, wszystkie 50 logowały na przykład właśnie w jakieś tam jedno określone miejsce, w jakiś tam określony sposób i on sobie ustawi rotowanie tych logów i ma wszystko z głowy, nie? A nie chce w każdej aplikacji osobno, w Javie osobno, w Pythonie osobno wiedzieć, jak te wszystkie logowania się tam ustawia i tak dalej. Dlatego najlepiej, jeżeli nasze aplikacje logują właśnie na stdout i wtedy no, powiedzmy, że wszyscy są szczęśliwi, z małym oczywiście tutaj problemikiem, mianowicie jak mamy pliki, które są wielolinijkowe, no to wielolinijkowość i potem to leci do pliku, no i jak mamy w pliku, no to te pliki wielolinijkowe, one już są, każda linia jest osobna, w związku z czym my to już nie widzimy jako jeden log, tylko widzimy te wiele linijek jako wiele logów i to jest problem. A zwłaszcza jeżeli mamy te logi nieustrukturyzowane, czyli to nie jest jakiś JSON, to wtedy po prostu ciężko potem te logi razem posklejać. Nie, że się nie da, ale jakoś bardzo, bardzo proste to nie jest. I teraz przejdźmy sobie do tego, jak Docker nam to robi. Bo wiecie, my sobie logujemy, nie? Nasza aplikacja sobie loguje, ale teraz powiedzmy, że chcemy ją odpalić sobie w kontenerze. Jak odpalamy w kontenerze, to w Dockerze konkretnie mamy takie coś, co się nazywa logging drivers. I te logging drivery są różne i jeżeli używacie wersji community, a ja nie używam wersji Enterprise, w życiu na oczy jej nie widziałem, to wtedy niestety, ale komenda docker logs, jest taka komenda docker logs, ona pokazuje logi z naszego kontenera, ona działa tylko dla 3 driverów. Dla drivera local, JSON file i journal D, a dla driverów typu Fluentd albo syslog nie działa, to znaczy, że wtedy jak my wykonamy komendę docker logs, to nie zobaczymy nic, zobaczymy tylko taki napis, ja loguję do tam systemd, nie do systemd, przepraszam, tylko do sysloga. No i tutaj nic nie pokażę. Jak używam wersji Enterprise, to wtedy tego problemu nie ma. Więc wszyscy prawdopodobnie używamy po prostu jednego z tych 3 driverów, a domyślnie to używamy tego JSON file, który tutaj jest. I tutaj local to jest po prostu zapisywanie do jakiejś chyba wewnętrznej bazy danych, wydaje mi się. Oni mówią, żeby tego nie zapinać się na to, wewnątrz Dockera nie zakładać, że Docker zawsze będzie w jakiś sposób konkretnie logował, bo to się może zmienić. JSON file no to jest po prostu plik na dysku, no i journal D to jest do journal D logowanie. I teraz gdzie te logi nasze trafiają? One trafiają na dysk fizycznie. Konkretniej do takiej lokalizacji varlib docker containers, to jest ID kontenera i w tym ID kontenera mamy różne pliki, tam jest resolve.conf na przykład, czy jakieś ustawienia konkretnie do jednego kontenera i tam jest taki pliczek, który zaczyna się tak samo, takim samym ID-kiem, ma ten sam ID tak naprawdę, minus json.log, tam są nasze logi. I te logi wyglądają właśnie tak, to jest jedna linijka loga. Mamy log, który ma taki tekst, i on jest, tak powiedzmy, troszeczkę udokerowany, bo jeszcze mamy informację, z jakiego streamu to przyszło, czy stdout, czy stdr, no i czas, nie? Bo chcemy wiedzieć, w jakim czasie te logi przyszły. No i fajnie, nie? Bo to wszystko da się teraz zobaczyć, da się zalogować na serwer, Docker Logs, nie? Jest świetnie, ale strasznie nudno, nie? Oczywiście, a wiadomo, nie? Ludzie w IT lubią, jak coś się dzieje, nie? Lubią, jak coś się dzieje, także to jest nasz naturalny stan rzeczy, w związku z czym, no co, no zróbmy sobie Kubernetes, nie? Bo nam się troszeczkę nudzi. Oczywiście trochę przesadzam, ale no tutaj sytuacja nam się troszeczkę komplikuje. Co się dzieje w Kubernetes w takim razie? Spójrzmy sobie. Domyślnie, jak odpalimy sobie poda, w którym to podzie chodzi jakiś kontener, to ten pod, jeżeli loguje na out, to nasze dane lecą do pliku gdzieś tam na serwerze, na nodzie. Ten plik się nazywa logfile, znaczy on się nazywa inaczej, nie? Ale powiedzmy, że jest właśnie taki, to jest jakiś tam log i do tego Kubernetes zarządza nam jeszcze rotowaniem pliku. Zarządza nam tym, że ten plik nie przepełni nam miejsca na serwerze, to musimy ustawić sami. I tutaj ważna rzecz jest taka, że mamy właśnie ten strumień, że to leci z tego std-outa i std-era na zewnątrz, nie? No ale to jest jakby node level, czyli odpalamy sobie i jakby nic z tym więcej nie robimy. Fajnie, bo możemy sobie wykonać właśnie komendę kubectl logs i widzimy logi. Możemy się zalogować fizycznie na serwer i zobaczyć, gdzie te logi są, bo one są w jakiejś określonej lokalizacji. Wszyscy wiedzą w jakiej, ale to nie jest bardzo wygodne. A nie jest bardzo wygodne, no bo wiecie, nie? Jak mamy Kubernetes, no to nie mamy jednej aplikacji, tylko mamy tych aplikacji dużo, nie? A tak naprawdę to w ogóle to my mamy ich jeszcze więcej i właściwie powinniśmy mieć dużo monitorów. Na tych monitorach na każdym powinniśmy mieć ileś tam screenów. No tak się żyć nie da. Z tymi logami coś trzeba zrobić i musimy je gdzieś wysłać, nie? Bo nie będziemy przecież robić kubectl logs dla każdego poda, za każdym razem, jak coś tam się wywali, a jak się nie wywali, to i tak skąd mamy wiedzieć, że to działa, nie? Więc używa się czegoś takiego, co się nazywa cluster level logging architecture i to są takie 4 możliwości, w jaki sposób możemy logować sobie z tego Kubernetes i ja o nich opowiem. Pierwsze, co możemy zrobić, to jest najbardziej trywialne, no to możemy po prostu z naszej aplikacji logować gdzieś na zdalny serwer. Nie? Wtedy nie mamy żadnego problemu, no bo logi lecą, one są ustrukturyzowane, nie ma problemu, tylko że to znowu tak, to sprawia pewne problemy, mianowicie tak, nie jest 12 factor compliant, to znaczy, że coś już jest na rzeczy, nie? Zależy od dostępnych bibliotek, a te biblioteki, mówię, na różne systemy one są różne i potem trzeba to jakby utrzymywać i wiedzieć, że biblioteka ta z systemem tym w wersji tej się tam gryzie na przykład. To nie jest takie proste, a jak mamy duży system, no to potem mamy dużo zależności, a tego chcielibyśmy uniknąć. No ale to tak jak wspomniałem wcześniej, to działa z tymi logami multiline, bo jeżeli mamy bibliotekę, to ta biblioteka wie, że to jest log multiline i wtedy na backend wysyła multiline. Możemy sobie to przeglądać i no powiedzmy, że to jest jakieś takie możliwe, jedno z rozwiązań możliwe do zastosowania. Inna rzecz to taka, jeżeli mamy aplikację, która nie potrafi logować na std-out. To jest możliwe. Mamy jakieś legacy oprogramowanie i to oprogramowanie loguje tylko do pliku. To co wtedy zrobić? Wtedy możemy sobie logować do pliku lokalnie, tą aplikacją normalnie, a obok w podzie stawiamy sobie kontener drugi. I ten drugi kontener się nazywa sidecar container with logging agent. Ten drugi kontener ma po prostu logging agent. I ten kontener zbiera nam logi i wysyła znowu gdzieś tam na jakiś zdalny backend. No i tutaj mamy te same problemy, które mamy, jak logujemy bezpośrednio z aplikacji. Mamy znowu dodatkowy jeszcze problem z logami multiline, bo to przechodzi przez plik, który jest gdzieś tam w tym podzie. Bo wiecie, aplikacja w kontenerze loguje do pliku, ten plik jest brany, no ale ten plik jest brany linia po linii, nie? Jeżeli to jest zwykły tail. Do tego jeszcze dochodzi taki problem, że mianowicie ktoś musi rotować loga. Nie? Jeżeli nasza aplikacja rotuje loga, no to jest wszystko ok, ale jeżeli nie rotuje, no to wtedy musimy dodać do naszego agenta, żeby rotowała, bo inaczej nasz kontener przepełni nam miejsce na dysku i będzie problem. Wtedy czwarte rozwiązanie to jest logowanie z takim czymś, co się nazywa node agent. I to już jest trochę bardziej skomplikowane, ale bardzo użyteczne i polega na tym, że nasza aplikacja, jeżeli oczywiście może logować na std-out i std-r, to ona loguje sobie do pliku i nam zarządza tym, żeby działał sobie logrotate do tego i następnie na zewnątrz w zupełnie osobnym podzie chodzi nam ten właśnie logging agent. I ten logging agent zbiera informacje, ale zbiera informacje ze wszystkich kontenerów, które nam chodzą na klastrze, ze wszystkich podów. On wie dokładnie, gdzie są logi z podów, bo to można i ustawić, i też w Kubernetes są domyślne ścieżki, więc wiadomo, gdzie to jest. I wtedy taki logging agent, on sobie patrzy na daną lokalizację, zbiera informacje, jakie nam chodzą kontenery. Jak się pojawi nowy kontener, to po prostu się zapina na plik, zbiera te dane i wysyła do jakiegoś zdalnego backendu. To się robi w taki sposób, że używa się daemon seta w Kubernetes. A daemon set to jest taki twór, który mówi: drogi Kubernetes, ja chcę mieć ten typ poda odpalony na każdym nodzie po jednym razie. I to jest super, bo to znaczy, że my teraz możemy właśnie odpalić sobie takiego node agenta, który nam będzie zbierał logi i my wiemy na przykład, że te logi się nie wyślą dwa razy, nie? Bo daemon set nam daje pewność, że tylko raz się odpali pod, który zbiera logi. No i potem właśnie on sobie tam gdzieś tam wysyła w zdalne miejsce. Nadal mamy logi dostępne pod komendą kubectl logs, bo one są fizycznie znowu dostępne dla Kubernetes lokalnie na miejscu. No i znowu mamy ten sam problem z logami, które są multiline. I tutaj mamy tą czwartą technikę. Ona polega na tym, właściwie tym samym, na czym to jest to samo, co było przed chwilą, z tą różnicą, że czasem nasze aplikacje właśnie nie mogą znowu logować na std out. W związku z czym sobie dodajemy tutaj streaming container i aplikacje tutaj się między sobą komunikują, a stąd już znowu leci do pliku. Mamy znowu ten logging agent pod jako daemon set zainstalowany. Informacje lecą na logging backend, mamy log rotate'a i wszyscy są szczęśliwi. Nasza aplikacja może być stara, nie umieć logować w jakieś inne rzeczy, a my tutaj spokojnie możemy sobie ją zaaplikować i odpalić. Tylko tutaj jest niewidoczny taki mały haczyk. Mianowicie w tym miejscu tutaj najprawdopodobniej jest plik tekstowy. Nie? Bo ta aplikacja zrzuca do pliku, a ten streaming container zczytuje z tego pliku. To znaczy, że logi mamy zarówno tutaj w tym miejscu, jak i w tym miejscu. Więc musimy uważać, żeby nie logować za dużo i żeby rotować te logi tutaj, bo jeżeli logujemy dużo, no to nam logi będą przerastać szybciej niż w tych pozostałych metodach. No i ta opcja jest bardzo fajna. Można z niej na przykład skorzystać wtedy, kiedy nasza aplikacja loguje w dwa miejsca, bo się tak zdarza, nie? Jakieś elastiki, takie rzeczy czasem logują do pliku na przykład gclog osobno, po prostu, nie? Wtedy możemy sobie odpalić wiele sidecarów, po prostu. Mamy poda, który właśnie odpala, powiedzmy, już czepię tego elastika i powiedzmy, że elastik loguje w trzy miejsca, więc ja teraz po prostu odpalę sobie trzy sidecary, każdy sidecar będzie ściągał z trzech miejsc osobno. I każdy sidecar będzie logował na std out i w ten sposób mam logi po prostu ze wszystkiego. Lepiej tego nie robić jednym sidecarem, jak nie ściągać z trzech miejsc naraz, bo te logi, no to jest dużo bardziej skomplikowane, musielibyśmy sobie wtedy jakoś oznaczać, który log jest jakby z którego miejsca. No i to jest jakby, wydaje mi się, dużo czystsze rozwiązanie. No i ten problem właśnie z miejscem. Tutaj chciałbym wam pokazać takie właśnie proste rozwiązanie do tej czwartej możliwości. Mamy sobie aplikację, nasz kontener, który się nazywa jakiś tam Snowflake i Snowflake loguje po prostu do varlog, takiego miejsca, a nasze sidecary mają też podmontowany ten sam kontener varlog, znaczy to nie kontener, przepraszam, tylko ten sam katalog varlog i to jest po prostu jakiś tam volume wspólny, więc one szerują volume i w ten sposób te nasze sidecary mogą sobie odpalić najzwyklejszego na świecie taila. Tutaj mamy taila z pierwszego loga, tu mamy taila z drugiego loga no i w ten sposób mamy bardzo ładnie przesłane nasze logi, tak jak chcielibyśmy. No i jak wykonamy sobie komendę kubectl logs, no to widzimy dokładnie, że jeden loguje to, drugi loguje tamto. Logi fajnie właśnie możemy przeglądać, a jednocześnie te same logi mogą lecieć właśnie gdzieś tam zdalnie i mamy je zarówno lokalnie, jak i zdalnie. No, ale teraz której użyć w związku z tym? Nie? Mam nadzieję, że nie będzie to dla was jakimś zaskoczeniem, że te dwie pierwsze możliwości to właściwie w moim odczuciu są takie same. Nie zrozumcie mnie źle, jeżeli nie mamy możliwości odpalenia daemon seta na przykład na klastrze, no to okej, nie? Wiadomo, te możliwości są i dobrze wtedy ich użyć. Ale jeżeli możemy ich nie używać, to lepiej tego nie robić, nie? Bo to raczej rodzi problemy. Wysyłanie bezpośrednio z aplikacji i używanie tego sidecara, który właściwie też po prostu bierze logi z aplikacji i wysyła gdzieś tam zdalnie. Jeżeli logi nie są dostępne przez komendę kubectl logs, no to właściwie to się prosimy o problemy, nie? Bo jeżeli nasz zdalny logger siądzie, no to wtedy nie mamy żadnych logów właściwie, nie? Zapomniałem o tym wspomnieć wcześniej, jak mówiłem o tych driverach do Dockera, ale tutaj taką ciekawostkę wam dam, że Docker... Aha, i teraz właśnie, i dlaczego to jest niedobry pomysł? Dlatego, że jak przeanalizujecie sobie, jak działa Docker i zapniecie sobie inny logging driver, na przykład chcecie, żeby wasz Docker logował domyślnie wszystko do Fluentd. No i fajnie, nie? Tylko tak jak mówiłem, Docker logs nie wystawia wam wtedy żadnych logów. Znaczy, że wy jak się zalogujecie na serwer, to nie widzicie, co się dzieje. I Docker driver do logów czasem potrafi się wyłożyć. I to znaczy, że wy wtedy w ogóle nie macie żadnych logów. Nie? One ani nie są nigdzie w pliku zapisane, ani nie są zdalnie na serwerze, bo nie zostały wysłane na przykład. No i to jest sytuacja bardzo niedobra i tutaj właściwie może się wydarzyć właśnie to samo. Nie? Czyli jeżeli nasz zdalny serwer nie przyjmie logów przez jakiś moment, no to my po prostu je tracimy. Jeżeli wtedy coś się dzieje na produkcji, no to katastrofa jest gotowa. Dlatego dużo lepiej używać tych dwóch pozostałych metod. Streaming sidecar container, czyli to miejsce, gdzie wystawiamy sobie sidecar container do zbierania logów, ale on znowu loguje na std out. No ale mówię, to jest rozwiązanie wtedy, kiedy my mamy wiele różnych plików i chcemy je wysłać na serwer, albo kiedy nasza aplikacja po prostu nie potrafi logować na std out. A dużo lepiej jest używać node level logging agent na każdym, ponieważ no, to nie jest ciężkie rozwiązanie, a działa całkiem dobrze, pomimo swoich problemów. Teraz jakich używać rozwiązań do tego Node Agent? Fluentd jest taki program, on jest pod Cloud Native Computing Foundation hostowany, zresztą tak samo jak Kubernetes. Jest polecany, żeby go używać. Jest w oficjalnej dokumentacji, jest pełno informacji, jak to zrobić. No i bardzo fajne narzędzie, czyli Fluentd Kubernetes Daemon Set. To jest właściwie rozwiązanie plug and play. Wrzucacie na swój klaster i właściwie wszystko jest poustawiane od razu za darmo. Naprawdę, my jak odpaliliśmy u siebie w firmie, no to odpalenie logów na klastrze Kubernetes zajęło no, dosłownie 10 minut. Nie? Trzeba było przejrzeć tego YAML-a, co tam w środku siedzi, czy ktoś nie wysyła naszych logów, oprócz tego, że gdzieś tam jeszcze zdalnie to tam do siebie i właściwie tyle. Naprawdę to było bardzo proste. Co robi ten daemon set? Tu sobie zobaczmy. On się zapina na varlog i varlib docker containers. To są domyślne ścieżki dla Kubernetes, gdzie są trzymane logi. To są logi z hosta, z node'a, czyli informacje dotyczące samego Kubernetes, tam jakieś logi systemd i tego typu rzeczy. No a varlib docker containers to są logi z kontenerów. I tutaj zobaczmy sobie niżej, mamy volumy. Tylko teraz te volumy to znowu to jest varlog i varlib docker containers, ale to jest istotne, że to jest host path. W związku z czym to nie są jakieś wolumeny takie jakieś wirtualne, tylko to rzeczywiście są logi fizycznie z tych maszyn. No i w ten sposób, jeżeli nasz daemon set jest zapięty, no to może sobie tam czytać. Ciekawa właśnie rzecz, którą zauważyłem, jest taka, że w tych oficjalnych dokumentach, w oficjalnej dokumentacji read-only jest tylko na tym drugim. Nie bardzo rozumiem, dlaczego nie ma na tym pierwszym, ale przejrzałem wiele tych daemon setów na repozytorium GitHuba i właściwie to, kurczę, właśnie tylko ten jeden ma. I ciekawe, czy to jest jakiś techniczny problem, czy może po prostu ktoś nie przejrzał i trzeba szybko zrobić PR-a. Więc teraz wiecie, wychodzimy z prezentacji, kto pierwszy zrobi PR-a, nie? Ten wygrywa. Wtedy, no, a czy my powinniśmy wszystko logować, nie? No bo wiecie, logowanie nie jest tanie. Nie wiem, czy sprawdzaliście takie właśnie sasy i lasy. Tak naprawdę, logging as a service jest na Wikipedii, można sobie sprawdzić. To kosztuje hajsy, no ale zastanówmy się, nie? My używamy Kubernetes, dlaczego używamy Kubernetes? No bo przecież mamy wiele serwisów, nie używamy tego, bo jest fancy, nie? Nie używamy, nie, nigdy. Żadnego nigdy programu nie używałem, bo był fancy. Nie jestem takim człowiekiem. Używamy wielu tych serwisów i one produkują naprawdę dużo tych log message'y. Nie? Średni klaster, powiedzmy z mojego doświadczenia, tak około 50 podów potrafi wygenerować około 80 gigalogów dziennie. Nie? Jeżeli one są nieograniczone w żaden sposób, to jest naprawdę sporo. No i a inna rzecz jest taka, że jeżeli my używamy Kubernetes i mamy jakąś taką olbrzymią skalę, to w pewnym sensie my nie potrzebujemy wszystkich logów, nie? Bo jeżeli odpalamy produkcję i na tej produkcji wystąpi nam jakiś error, to czy ten error wystąpi raz, czy on wystąpi 50 milionów razy, to jest dla nas bez różnicy, bo my jesteśmy error i tak powinniśmy sprawdzić, o co chodzi. Nie? Więc tutaj przychodzi nam z pomocą takie coś jak po prostu plugin do throttlingu. Ustawiamy sobie, że chcemy, żeby nasze logi wysyłały się na przykład tam co setny albo co dziesiąty, a dla jakiejś tam konkretnej aplikacji, żeby się wysyłały wszystkie logi. No i już. I mamy logi i jeżeli mamy dużą skalę, no to wtedy wydaje mi się, że to ma sens, żeby używać właśnie takiego rozwiązania. No a teraz pytanie, gdzie te logi przechowywać? No bo właśnie są te różne zdalne rozwiązania i teraz najprostsze, co możecie zrobić, wydaje mi się, to albo logować gdzieś do jakiegoś zdalnego elastika z Kibaną, albo po prostu zainstalować sobie, jeżeli macie Helma na swoim klastrze, zainstalować sobie właśnie ten Elastic Stack. Ten Elastic Stack ma i Elasticsearcha, i Kibanę, i wszystko, i właściwie Helm, install, bach, chwila, moment i jest gotowe. Można używać i przeglądać. No a można też wysłać gdzieś tam zdalnie. Nie? Można wysłać zdalnie na jakiś serwis, między innymi właśnie na LogSense, w którym ja tutaj disclaimer pracuję. Nie? Więc tutaj wam pokażę po prostu to rozwiązanie, ale ono jest no, podobne do pozostałych. Jak się zazwyczaj takie logi wysyła? Nie? I tutaj nie ma różnicy, czy wysyłacie właśnie do LogSense'a, czy wysyłacie po prostu do Elastika. Zazwyczaj po prostu aplikujecie właśnie sobie daemon set, a wcześniej, no i tutaj już zależy, nie? Na przykład generujecie sobie token taki logsensowy, a potem robicie apply logsense daemon set, bach, wszystko tam wstaje, ściąga się, zapina, odpala i logi spływają, nie? A my możemy je sobie przeglądać. I teraz w jaki sposób będziemy je przeglądać? Te logi jak do nas przylatują, to zwróćcie uwagę, że tutaj mamy loga. To jest nasz log. A z tego Fluenta ten log przychodzi jeszcze z tym wszystkim, nie? A to jest bardzo dużo meta informacji. Jaki tam jest, no, jaka jest nazwa kontenera, jaka jest nazwa poda, jaka jest nazwa namespace'a, jakieś etykiety do tego, host, master URL i tak dalej. Tutaj akurat właśnie jest też Docker użyty, więc jaki jest kontener i tak dalej. No i te wszystkie rzeczy, one są bardzo przydatne. A to dlatego, że jak wrzucicie sobie logi teraz do waszego Elastika, to wasze logi, one, no ich będzie po pierwsze bardzo dużo, a po drugie, to musicie w jakiś sposób potrafić powiedzieć, z której one są w ogóle aplikacji, nie? Bo to jest log, no ale potrzebujemy informacji, że jeszcze właśnie to, że to jest ta aplikacja i na tym hoście i tak dalej. No i tutaj zazwyczaj właśnie wszędzie możecie sobie po prostu wybrać, nie? Przychodzą takie informacje, właśnie te metadane, no i jeżeli potrzebujecie na przykład sobie wyfiltrować, powiedzmy, logi po danym podzie, czy po danym tym kontenerze, no to sobie po prostu wybieracie, nie? Na przykład, że namespace name i tam sobie, wiecie, można uzupełnić, że na przykład chcę, żeby to było dane ze stage'a albo z inta. No i tutaj chciałem wam pokazać właśnie taki screen, gdzie po prostu, nie? Mam kontener Kafka, on ma różne w różnych podach mam ten kontener Kafka, no ale chcę zobaczyć wszystkie logi i jeszcze wszystkie logi, które mają ustawiony log level info. I to jest akurat taka fajna rzecz, która jest akurat u nas w LogSense, a nie ma jej domyślnie w Elastiku, mianowicie my parsujemy te logi i jakby potrafimy dodać automatycznie różne, udekorować je, więc to info zostało wzięte dodane, ale jakoś tak sprytnie, bo zobaczcie, że tutaj w tym logu to nie było nigdzie napisane, nie? To jest po prostu, że to jest info, ale ten log jest nieustrukturyzowany, to znaczy, że aplikacja jakoś musi wiedzieć, że to jest info, nie? To nie jest podane wprost, więc mamy info, no i mamy po prostu ilość logów, nie? Dla tej Kafki, rozbita na różne pody, rozbita na różne nody, no i same logi też możemy przeglądać. A teraz przyjrzyjmy się temu logowi właśnie samemu. Jak ten log wygląda, bo ten log to jest po prostu zwykły tekst, nie? I teraz co my możemy zrobić ze zwykłym tekstem? No właściwie to niewiele. Możemy sobie zrobić na nim grepa, nie? Albo w Elasticsearchu możemy po prostu sobie wyszukać jakieś informacje, ale jeżeli chcielibyśmy wyrysować jakieś wykresy albo robić jakieś inne ciekawe rzeczy, no to właściwie no to musimy tutaj na przykład stworzyć sobie ręcznie regex, nie? Ręka do góry, kto jakby lubi robić regexy i nie powtarzał swojego regexa nigdy, właśnie z problemem, nie? Właśnie ja zawsze mam ten problem, nie lubię tego robić i jeszcze w ogóle problem, o, no dobra, jedna sama, spoko. Jest jeszcze problem, potem nam się te logi zmieniają i te regexy trzeba poprawiać, nie? To jest jak, kurczę, z czytaniem i pisaniem programów w takim języku, znacie taki dowcip, że ktoś się namęczył, żeby program napisać, więc teraz ktoś się musi namęczyć, żeby go przeczytać. Co to za język programowania? Perl, brawo, tak, właśnie, dokładnie. Tak. Pisałem kiedyś w Perlu, miałem przyjemność. Perl jest spoko, ale to się sprawdza generalnie, to powiedzenie. Więc mamy takiego loga i ten log przychodzi właśnie w takiej postaci. No i no cóż, no ja mam różne programy, naprawdę mam różne, a jeżeli mówimy o klastrach Kubernetes, no to tam po prostu chodzi wszystko, nie? Bo jest to zainstalować bardzo, bardzo łatwo, nie? Więc ja sobie robię helm install Elasticsearch stack, a tam, kurczę, wstaje Elasticsearch, wstaje Kibana, jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, wszystko loguję na wszystkie możliwe różne inne sposoby. Powiedzmy, że logi do Nginx, no to tam ludzie mają w miarę opanowane, no ale tego programowania dochodzi, więc trzeba znowu tworzyć nowe paterny za każdym razem do tego, nie? No i tutaj właśnie bardzo, bardzo fajny feature akurat naszego rozwiązania, LogSense'a, czyli my te paterny tworzymy automatycznie sami. Nikt nie musi niczego pisać, jeżeli te paterny się, jeżeli się zmieni struktura loga, to my to wychwycimy i też to zaaplikujemy. I tego niestety nie widać tutaj dobrze, ale chciałbym wam pokazać, opowiem wam. Tutaj na dole jest napisany log pattern i tu jest napisane processed buffers i param 0 później. I to znaczy, że my znaleźliśmy, że przychodzi taki log, przyszło dużo takiego loga, który ma właśnie string processed buffers, a potem ma jakieś tam zmienne. I stworzyliśmy pattern automatyczny. Oczywiście można by to zrobić ręcznie za pomocą jakiegoś tam regexa, nie? No ale po co? A tutaj mamy te logi i te logi mówią nam tak właśnie jakiś tam timestamp, ten tekst process buffers, a tutaj mamy taki kolorek, on jest turkusowy, podświetlony ten parametr, bo ten parametr się zmienia. I jak ten parametr się zmienia, no to my teraz co możemy zrobić z tym parametrem? No możemy na przykład wyrysować z niego graf, no bo my już wiemy, że to jest parametr, nie? Nie musimy zrobić regexa, a ten graf się robi sam. Nie? No i jeżeli możemy robić grafy na takich rzeczach, no to właściwie to też możemy sprawdzać, jak te rzeczy nam się zmieniają w czasie, a to znaczy, że jeżeli wyskoczyła nam jakaś anomalia, czyli na przykład coś miało cały czas 30, a nagle ma 7000, no to do tego dochodzi oczywiście machine learning, który wam powie, o uwaga, tam właśnie przychodził taki pattern i no coś tu może być jakiś problem, nie? I to jest świetne rozwiązanie dlatego, że wy nie musicie nawet wiedzieć, że wy macie loga, który w jakiś sposób loguje coś z jakimś patternem, który się zmienia. Ponieważ w pierwszym, powiedzmy w takich standardowych rozwiązaniach na początku, no to musicie wiedzieć, że przychodzi wam log i wiedzieć, że w tym logu jest jakiś pattern, a tutaj, ponieważ te patterny się robią same, to nie musicie tego wiedzieć. Właściwie to nawet nie musicie tam patrzeć. Nie? Nie musicie tam patrzeć. Pattern się zrobi, analizuje, jest skok, czy jakaś innego typu anomalia, bach, dostajecie e-mail. Jest informacja. No i oprócz tego jeszcze oczywiście różnego rodzaju tam wykresy można zrobić wtedy z tych logów i no i oczywiście tam wszystko jest ładne, UI jest taki, jak powinien być. No i właściwie to chyba tyle. Tutaj mam jakieś linki. Link do dokumentacji Kubernetes. Bardzo fajne, to jest w ogóle open source'owa dokumentacja, ale jest bardzo dobra. Bardzo mi pomogła w ogóle w zrobieniu tej prezentacji, bo tam jest właściwie to wszystko napisane, jakie są te techniki i tak dalej. A jeszcze inna fajna rzecz jest taka, że potem robicie prezentację, ja miałem taką sytuację, robię prezentację i patrzę jeden z tych obrazków, że tam coś tam brakuje, więc szybko otwieram Gimpa, bo to był obrazek, dodaję tam jakiś jeden elemencik, bach, jest PR, już tam jest właśnie zaaprobowany i normalnie wejdzie do oficjalnego repozytorium Kubernetes, więc teraz już mogę przypiąć naklejkę, nie? Jestem programistą Kubernetes, chociaż to była poprawka do website'a akurat tylko, ale okej, dobra, jest okej. Dokumentacja do Dockera z tymi logging driverami, 12 Factor App też polecam, nie tylko logs, ale w ogóle wszystko. No i link do naszego rozwiązania do zbierania logów logsense.com i tyle. I teraz bardzo wam dziękuję i jakieś może pytania?